Powiem wam, że mamy ciekawą przygodę. To mięso jest surowe z kurczaka. Zobaczcie, jak się ciągnie. Fajnie. Ja zapomniałem jej pochylić po prostu z jednej strony i jest bardzo dużo wody na środku i to nie jest dobre. Przyjechaliśmy na chwilę na kemping i okazuje się, że pod przyczepą mieliśmy prezencik od pewnego kanału, Kap Podróże się nazywają. Dostaliśmy właśnie winko, słodycze dla dzieci. Bardzo wam dziękujemy. Nie było nas właśnie tutaj, bo mieszkamy w tym domu, który wynajęliśmy, ale bardzo wam dziękujemy za liścik. Tutaj pozdrawiacie nas i dajecie właśnie dzieciom te smakołyki i pozdrawiają Kap Podróże. Więc Kap Podróże wpiszcie sobie na YouTube, tam znajdziecie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, bardzo się cieszymy. A dzisiaj wieczorem z Kasią winko wypijemy. Także trzymajcie się, pozdrawiamy was serdecznie. Jemy słodycze! Tak, jemy słodycze. Dzieci bardzo się cieszą. A jak już pozdrawiamy kanały, które nas tutaj odwiedziły, to oprócz Kap Podróże, to odwiedził nas również pan Heniu z Kryspinem z kanału Emeryt w Podróży. Też możecie sobie zobaczyć. Pozdrawiamy pana Henia, Kryspina. Musieli wrócić do Anglii, ale byli tutaj z nami kilka dni, także trzymajcie się i również was pozdrawiamy. Dzisiaj jest dzień, kiedy opuszczamy ten dom. Wracamy na kemping, do przyczepy kempingowej. Za 20 minut przyjedzie serwis sprzątający. My postaraliśmy się ogarnąć ten dom, żeby nie było wstydu, ale no jednak podłogi nie będziemy już odkurzać ani zamiatać tego wszystkiego. Od tego jest właśnie serwis. Poza tym w całej kwocie 1000 zł jest za sprzątanie, więc zobaczcie, jaka w ogóle proporcja. 3000 wynajem domu, 1000 zł za sprzątanie. A za 4 godziny się wprowadza jakaś następna rodzina, więc za 4 godziny sprzątania firma bierze 1000 zł. Dobra, dostaliśmy takie wytyczne, żeby zostawić po prostu klucze na stole w salonie, więc za chwilę, za minutkę wychodzimy. Ja biorę klucze, to zamykamy, bo tak było. Zostawiamy klucze w salonie, zaczaskujemy drzwi i opuszczamy. Bardzo fajnie się mieszkało, odżyliśmy trochę, ta przestrzeń naprawdę nam dobrze posłużyła. Jesteśmy szczęśliwi, nabraliśmy trochę energii, teraz możemy wracać do ciasnej przyczepy. Kasia jeszcze bierze buty i jedziemy. Samochód spakowany. Powiem wam, że musieliśmy dwa razy obrócić na kemping, jednak za jednym razem nie udało się wszystkiego spakować. Jednak tych rzeczy jest potrzeba przy pięcioosobowej rodzinie. Więc musimy, tak jak mówię, dwa razy pojechać odwieźć te rzeczy. Teraz już mamy wszystko zabrane w drugim busie. No i co, czekam na Kasię i zaczaskujemy. Słuchajcie, już mamy wyjeżdżać, ale Szymek znalazł kolejną piłeczkę, czyli już szósta. Dzisiaj musiała spaść. Grali tutaj, o właśnie grają tam golfiarze. Ale zabierz tamte piłki. No tamte zabrałem, także już mamy sześć, a było siedem. Gdzieś nam jedna się po prostu zgubiła. Także całe szczęście, auto całe. Jeszcze 5 minut, mam nadzieję, że się nic nie wydarzy. Żadna szyba tutaj nie pójdzie. Nie, Szymek? No i wołóż do swojej kolekcji tam piłeczkę. Dzięki, zabieram ją. Tata, ale wołóż do kolekcji, okej? Okej. Dobrze, zamykamy klapę i jedziemy. Czyli zobaczcie, tak wracając do tych piłek. 7 piłek, a byliśmy 7 dni. Czyli jedna piłeczka dziennie spada na tą działkę. Dobra, domek, fajny byłeś. Lecimy. Mam nadzieję, że wszystko zabraliśmy. Zatrzaskuję. Już powrotu nie ma. I jedziemy. Zamykamy bramę. Kasia, bo zostaniesz. Proszę wyjść. Idę, idę. W sumie zaraz ten serwis przyjedzie, to nie wiem, czy zamykać to, czy nie, ale dobra. Okej, lecimy, ja tutaj. Słuchajcie, ale jaja, zostawiliśmy pilota w domu zaczaśniętym i teraz jak my wyjedziemy z tego osiedla, jak nie mamy jak otworzyć bramy? Ja chyba wiem. No jak wiesz, Ania, co tam? Jaki masz pomysł? My jak wyjedziemy, to, ale muszę wyjść. Muszę wyjść. Dobrze, może pana poprosimy właśnie, Ola? Może sąsiadów poprosić, kurczę, ja nie wiem, albo na ten serwis poczekamy? Zobaczcie, brama jest... Ej, tam jest chyba ręczne otwieranie. Wysadźcie mnie. Zobaczymy. Ania chyba wie. Zobaczcie. Ale potrzymaj mnie. No. Dobra. Cel, że jestem nieuczesana. Nie no. Co to jest?
Nie otwiera się! Ania pobiegła otworzyć bramę tym pstryczkiem, ale to chyba nie działa. Zobaczymy jeszcze raz, może trzeba przytrzymać. A, to jest do otwierania tej bramy. No to tam otworzyłem, a jak otworzyć tą drugą? Kurczę, znowu problem. Ja nie wiem. Kasia poszła poprosić sąsiada, bo tam akurat szedł z pieskiem, może nam otworzy. Poczekamy. Słuchajcie, udało się, ten pan wjeżdżał, akurat wjechałem przed nim. No trochę zrobiłem to po chamsku, ale no musiał poczekać. Dobra, wyjechaliśmy, Kasia już nie musi nic załatwiać. Ania, chodź! Ja ruszam nogą. Kasiunia, mamy już. Pan wjeżdżał, a ja wjechałem przed nim. Tak? Aha. My to zawsze mamy szczęście, także jedziemy. I słuchajcie, tutaj są te śmietniki, co ostatnio nagrywałem i zauważyliśmy, że ludzie tutaj przyjeżdżają samochodami wyrzucić te śmieci. Także naprawdę mają tutaj daleko do kontenera. Także jest to jakiś tam problem. Jesteśmy już na kempingu, słuchajcie, trzeba coś zjeść, bo jeszcze takiego porządnego śniadania nie jedliśmy. Zrobimy coś na tej patelce, tylko najpierw trzeba zdjąć ruszt i myślę, że na tym się stawia. Także wypróbujemy to. Albo wiecie co, nie wiem, czy czasem jeszcze tego się nie ściąga, bo tutaj jest taki palnik. Chyba jednak ten. A w przyczepce po staremu powiem wam, że jest taki mini szok, jak wróci się z takiego dużego domu do takiej małej przestrzeni. Tam było chyba z 200 metrów ponad kwadratowych. Tutaj mamy, no nie wiem, z 10 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Także no jest taki szok przestrzenny, że tak powiem. Ale no myślę, że się szybko przyzwyczajimy. Zauważyłem, że po kilku dniach już nie zwracamy uwagi, czy mieszkamy w dużym domu, czy w małej przyczepie. Tak samo jest fajnie. Ale powiem, że warto sobie tak odmieniać, że raz przejść do dużego domu, raz do małej przyczepki, to zawsze to życie jest takie ciekawsze i pełne doświadczeń. Zrobimy takie danie, że pokroimy cukinię, bo mamy dużo cukinii, które leżą już nam nie wiem ile tygodni, ale dzisiaj je zjemy. Mamy papryki i kabanoski. Tak? Cukinie mają 2 dni. A sorry, te cukinie mają 2 dni, Kasia je kupiła. Myślałem, że leżą u nas już tyle. Jeszcze z Polski, ale jednak nie. Trwało to 16 sekund albo 17. Dobrze, mamy teraz papryczkę czerwoną. Jeszcze cebulę wkroimy. Będzie pyszne. Takie danie. Papryczka. Tu co jest jeszcze? Cukinia. A my będziemy mieli... A właśnie polecam kredki na wodę. Są bardzo fajne. Masz to tak. Dziękuję. Dzień dobry. Właśnie idę wam pokazać koty. No, to ja Szymek. Ja tata, jak widzicie. Idę wam pokazać koty. To teraz je przed chwilą karmiłem. Tu jest restauracja. Tam jest kot, jak widzicie. Patrzcie. Tam jest kot. Pokażę wam go z bliska. No i właśnie tu jest ich dom. Teraz się karmiłem. Tu jak widzicie, żywnica idzie. I tu też. Wszędzie są te żywnicze. Tu ten mały koczek. Dobrze, słuchajcie, ja tutaj zaraz dokończę, ale Szymek polubił vlogowanie, jak mogliście zauważyć. I poprosił mnie, czy mu przyczepię kamerę do rowerka i pojeździ po kempingu. Także przymocowałem mu taki uchwyt do GoPro. No i teraz zakładamy i Szymek będzie jeździł po kempingu. Czas start. Dzień dobry. Właśnie idę jechać. No, jedziemy teraz tu. No i teraz was poprowadzę wokoło kempingu. Tu jest taki wjazd. No. No i właśnie to jest ten bankomat słodycz.
czy właśnie to jest to wszystko pieniędzy w tym automacie, żeby uzbierać na takie wielkie pudło Lego. A tu tata. I musimy kończyć z vlogiem. Pa! Znowu idę wam pokazać. Tym razem to będzie krótki filmik. Zobaczę jeszcze, czy ktoś nie zostawił jednego pieniądza i czy ktoś... No, zobaczyłam jeszcze, czy pieniądz jest. Nie zobaczyłam. Proszę Panie Boże, żeby był pieniążek. Nie. No i wszystko już mamy, ale jednak kabanosy zamieniam na mięsko z kurczaka. Tutaj mamy oliwę z oliwek, prosto wyciśnięte. Już wlałem, ale troszeczkę może jeszcze doleję. Piękna oliwa. Kasia mówi, że takie 2 litry kosztują 14 euro tutaj, ale myślę, że to jest dobra oliwa. Więc robimy obiad. Dobrze, bierzemy cebulkę. Nadinka mi pomoże zrzucić na to. Zobaczcie. Oj, uważaj się, mój, bo chlapie. Pięknie. Niech się trochę zarumieni i zaraz wrzucimy mięsko i paprykę. Słuchajcie, Szymek znalazł na kempingu kulkę szklaną. I mi ją dał. I dał Nadi. Bardzo dobry gest. Dzięki, Szymuś. Nadinka jest kucharką tutaj i miesza. Ale pachnie ładnie. No, pięknie pachnie. Fajnie robić tak sobie jedzenie na dworze, nie? Podoba mi się ten grill, no. Zapachy się tak nie gromadzą w przyczepie, a tutaj jest też fajnie, bo te zapachy czuć na całym kempingu. I robimy ludziom smaka. No trochę ludziom robimy smaka, ale to nic. Może ich zainspirujemy. No właśnie, Kasia mówi, że właśnie lubi gotowanie na dworze, bo nie jest tak duszno przy garach. Jak tam siedziała i zawsze robiła, to jest po prostu bardzo gorąco. Jeszcze jak słońce praży, to dopiero tam jest gorąco. A tutaj na dworze fajnie można ten obiadek sobie zrobić. Zobaczcie, jak ładnie tak porobiłam, tak do środka to wszystko dałam. No. Tutaj będziemy wrzucać systematycznie po kolei niektóre, bo nie chcemy, żeby to się tak rozciapciało, żeby taka miazga się zrobiła, więc cukinię rzucimy na sam koniec, a teraz rzucimy paprykę albo mięsko. O nie, pada deszcz! Słuchajcie, wiatr się zerwał i zaczyna padać. Nie wiem, co robić. Chyba markizę otworzę. Słabo. Musimy działać. Ja pasy burzowe za chwilę założę, ale Kasia musi wrzucić tu mięsko, więc zobaczymy, jak to wygląda. Cebulka. No, cebulka już fajna. No i teraz mięsko zrobimy. Kary. Kary. To się mówi, kary. Dobrze, nasza kuchareczka miesza. Zobaczcie, jak to apetycznie wygląda. Mięsko już dochodzi pomału. Ja bym teraz wrzucił paprykę. Tada, proszę bardzo, Nadinka. Dasz radę? Dobrze, jeszcze pomidory mamy, pokroję je. Mamy pomidory, proszę Państwa. Wrzucamy, Nadinka, proszę bardzo. Tak delikatnie zrób. A, żeby nie zleciały na ziemię. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Tata, spokój! Dobra, mamy. Niech się robią. Dobra, Nadia szykuje sól. Tyle, no, posolimy. Już wiem, kto nam będzie obiady gotował, Nadinka. Dobra, damy trochę więcej. Oj, za dużo. Tyle? No, tyle. Ja też trochę dam, bo ja lubię słone. Dobra. No, słuchajcie, to nam nawet wychodzi. Powiem wam, że taki obiadek... Nie wiem, czy jeszcze kabanosów bym tutaj nie wkroił. Tata! No, no jest kurczak, ale kabanosy są z kurczaka, drobiowe, więc też będzie dobre. Ale pyszne się robi. I ostatni składnik, cukinia. Ale czekaj, tata,
za mały ogień. Za mały ogień, no jest na maksa. Zobaczcie, mam odkręcone na maksa. No to musi się tak dusić po prostu. Rzucamy. No i to musi odparować, żeby cała woda wyszła. Nie wiem, czy tej cukinii nie za dużo. Ale będzie na 4 dni. Może ktoś przyjdzie, to go poczęstujemy. No. Pięknie. Dobra, i teraz wam pokażemy za kilka minut, jak to będzie wyglądać. Ej, a może zaprosimy panią z Anglii, tutaj z tymi dwoma chłopcami. No, możemy kogoś zaprosić na obiad. Słuchajcie, zobaczcie, jak się rozpadało. Także Markiza nam uratowała obiad. Szymek płacze, bo się na rowerku przewrócił. Tutaj się bardzo ślisko robi. Jak tylko mokro jest, to po prostu te drogi są mega śliskie. I właśnie się na rowerku biegowym przewrócił. No ale nic, za chwilę wróci do normy. My robimy obiadek. Także Markiza bardzo się teraz przydała. No i teraz przez łokieć spoglądam na mój obiad. Jest fajnie, teraz mam chwilę czasu, żeby sobie odpocząć. Dzieci chodzą pod parasolem. Powiem wam, że odkąd wróciliśmy tu na kemping, to dzieci od razu więcej ruchu mają. Jeździły na rowerach, tutaj w piłkę grały, na hulajnogach. Także życie na kempingu jest naprawdę o wiele zdrowsze dla dzieci, bo jest więcej ruchu. W domu to leżały po prostu na kanapie, tak, takie zabawy wymyślały raczej w miejscu. A tutaj naprawdę jest tego ruchu o wiele więcej. Powiem wam, że zrobiło się, próbowałem, jest wyśmienite, także naprawdę fajne to danie. Nałożymy Kasi. Jednak kabanosa nie dawałem tutaj, bo Kasia nie lubi z kabanosem, a ja sobie dogryzę po prostu do tego. Także Kasi nakładamy. Pyszne. Kasia, dziękuję, że uwzględniłem jej zdanie, więc no jest dobrze. Ale pyszne, słuchajcie. Zróbcie sobie takie. Będziecie szczęśliwi. Tylko dobrze posoliłem, bo jednak te warzywka były takie jałowe. No to smacznego wszystkim. Dzieci nie chcą tego jeść, powiedziały, że to jest ble. Także jemy tylko ja z Kasią. Ale ja Ania, może jednak. Mięsko same. O, mięsko, no to dobra, dobra. Mięsko. Ale... Za gorące, dobra. My sobie zjemy, a z wami widzimy się gdzieś indziej. Na razie. Przyjechaliśmy do Alicante i ostatnio powiem wam, że chwaliłem, że ten samochód jest dosyć wysoki, nie uderzam w krawężniki na parkingach, ale nie spodziewałem się, że za krawężnikiem jest korzeń od palmy. I zobaczcie, wjechałem po prostu na palmę. Coś tam poczułem delikatnie, że coś mi tam haczy, ale na szczęście, zobaczcie, samochód się rusza, więc chyba jest dobrze. Chyba jest dobrze, nie urwałem zderzaka, ale mało brakowało. Powiem wam, że przyjechaliśmy na lody, ale trochę wieje, więc nie wiemy, czy to wyjdzie, ale chcę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj w Alicante te automaty są na monety. Nie mieliśmy w ogóle euro, żeby zapłacić, więc szybko zainstalowałem aplikację Moviltik. Tutaj zeskanowałem kod QR i można bardzo łatwo zapłacić za parking właśnie. Patrzcie, ja nie wiem, ale tu jeszcze jest na palec taki w rękawiczce. No, super masz ten rękaw. Także no, jakbyście w Alicante, czy tutaj ogólnie w Hiszpanii nie mieli monet, to można szybciutko zapłacić właśnie aplikacją. Tylko wystarczy kartę podłączyć, podpiąć pod tą aplikację. I to jest fajne, że nie trzeba żadnej weryfikacji. Pamiętam, w Polsce chciałem zapłacić w Poznaniu, to trzeba jakiś dowód osobisty, tam kopię dowodu przesyłać. No w Poznaniu jest to naprawdę zrobione bardzo nie fajnie. A tutaj wystarczy kartę podpiąć i już zapłacone. Także świetna sprawa. Wylądowaliśmy w restauracji, zamówiliśmy sobie takie, no takie lekkie jedzonko. Ja mam kurczaczkę jakiegoś. Dzieci oczywiście margaritę, Szymu frytki dostał w takim garnku. Możesz, Szymu. A Kasia takie ziemniaki. Też w ciemno zamówiliśmy, takie zwykłe ziemniaki przynieśli. No trudno, smacznego, Kasia. Smacznego. Zobaczcie, jak się ciągnie. Fajnie. Już ci daję, no. Jeszcze Ani. Proszę bardzo, ale się ciągnie. Spadło. Powiem wam, że mamy ciekawą przygodę. To mięso jest surowe z kurczaka i nie wiemy, co zrobić, czy reklamować. Ciągnie się, normalnie jest to surowe mięso z kurczaka. No i chyba powiemy kelnerowi, że po prostu jest niedosmażone. Słuchajcie, moja kochana żonka poszła mi to reklamować, także nareszcie mamy już dogotowane, dopieczone. Jest dobre teraz. No, pan kilka razy przepraszał. No, zdarza się. Tym razem mamy już dobre jedzonko. Wróciliśmy na kemping, ale powiem wam, że tutaj był bardzo duży deszcz, widzimy. I zobaczcie, co się stało z Markizą. Ja zapomniałem jej pochylić po prostu z jednej strony. I jest bardzo dużo wody na środku. I to nie jest dobre. Słuchajcie, muszę wziąć to pranie. I teraz przechylimy to. Mam nadzieję, że to się nie zarwie zaraz. Kurczę, no zapomniałem po prostu
Zapomniałem, ile wody, ja nie mogę. Patrzcie, co się dzieje. Odejdź, Ania! Bo zleci na ciebie. Czekajcie. O kurczę, zaraz. Leci. O, na mój namiot, tam nie może lecieć. Dobra, wiecie co, ja chyba z jednej strony po prostu to przechylę. I tata na namiot poleciało. Tak? Leci na namiot? Dobra, chyba da się naprawić. Ale dobrze, że miałem pasy burzowe, bo widziałem, że one po prostu trzymały, że to się nie przechyliło w tą stronę, bo teraz już są luźne. Ale przed chwilą właśnie naciągały całą markizę. Zobaczcie, jak to. Czyli jednak trzeba pamiętać, żeby zawsze był przechylony ten rand tej markizy na bok. Teraz przechyliłem tą markizę. Szymek mówi, że rączki można myć. Tutaj, jak widzicie, cieknie fajnie. I tak powinno być od samego początku. Niestety mi się zapomniało i no zmaściłem trochę, przyznaję się. Dobrze, pochyliłem już tą markizę. Teraz w ogóle się rozpadało na dobre. Pokażę wam, jak to powinno wyglądać. Już się kałuża na środku nie robi. Zobaczcie, jest prościutko. A tutaj fajnie sobie leci. No i po prostu tak ma być. Czyli, jak widzicie, doświadczenie się liczy. No ja wiedziałem o tym, że trzeba przechylać, ale nie sądziłem, że będzie padał deszcz. Więc tak naprawdę już tak kiedyś zrobiłem, ale no nie pomyślałem po prostu, że będzie padać. Ale teraz już jest dobrze. Ja idę spać do namiotu. Mam nadzieję, że zasnę. Tutaj zobaczcie, namiot jest poza markizą, więc jest cały od deszczu. Na niego właśnie pada. Ale na szczęście mam taką tutaj jeszcze szmatkę rozwiniętą. Przez nią w sumie to pada takie duże krople, więc pewnie będzie słychać. No dobra, coraz bardziej pada. Idziemy. Żegnam się z wami. Trzymajcie się do następnego vloga. Chcecie zobaczyć, jak się śpi w namiocie podczas deszczu, to właśnie wam teraz pokażę. Ja lubię spać w deszczu w namiocie, wtedy ten deszcz tak pada, posłuchajcie. Ja to lubię, szczerze mówiąc, bo mi się łatwiej zasypia, jak jest taki szum. Małe dzieci też przy takim szumie łatwiej zasypiają. Zawsze Nadię usypialiśmy z suszarką. Jest, jak poszukacie, to na YouTubie jest dźwięk suszarki nagrany. I jak macie dzieci, to puśćcie ten dźwięk suszarki. Wtedy powinny łatwiej zasnąć. Nie wszystkie dzieci tak robią, ale u nas Nadia tak zasypiała. Dobrze, jak widzicie, śpię w poprzek, żeby nie dotykać ścianek materacem ani nogami. Także żegnam się z wami. Trzymajcie się, do następnego vloga. Cześć! What a day.